Doda 35L Przekonuje, że na każdym kroku jest oszukiwana przez ludzi, to nawet tych z najbliższego otoczenia. Rabczewska udzieliła ostatnio szczerego wywiadu tygodnikowi wprost. To tam wyznała, że się rozmyśliła i jednak nie planuje mieć dzieci z Emilem. Pisaliśmy o tym tutaj kropka w dalszej części rozmowy pożaliła się z kolei na osobę z jej otoczenia. Celebrytka nie, miała bowiem szczęścia do współpracowników. Wielu ludzi wykorzystało moją naiwność i młodzieńczą głupotę. Mój ochroniarz, z którym spędziłam wiele lat, widując się z nim dzień w dzień, ukradł mi z mieszkania 200 tysięcy złotych. Reklama pieniędzy nie odzyskałam, ale bardzo bym chciała, żeby przestał mi wysyłać życzenia na Boże Narodzenie. To żałosne, wyznaje Doda. Nie oszczędził jej, także menedżer. Ten z kolei miał podpisać za nią umowę na autobiografię, oczywiście bez jej wiedzy. Wydawnictwo wytoczyło mi proces, i sąd uznał, że jestem winna niedopełnienia umowy. Bo mój menadżer miał pełnomocnictwo, wyjawiła Rabczewska stępień. Miała być na tym stratna 150 tysięcy złotych ujawnia.